Kluczowy temat. Łukasz Kaśmierczak, kłaniam się Państwu o poranku, a naszym gościem dziś jest wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, miło mi, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Tak sobie ostatnio myślę, jak zbieram doniesienia różne medialne, a zrobiłem sobie solidny research, że to bardziej jest Ministerstwo Obrony Narodowej niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo tak, ataki na Polskę. Ciągle słyszę to z ust polskich dyplomatów, także pana. To, co się dzieje w Europie, od Francji po Ukrainę. Dużo wojennych pomruków. Dyplomację wymyślono po to, żeby unikać wojny, więc jeżeli w tym sensie to rozumieć, to dyplomacja jest rzeczywiście pewnym nieustannym starciem i bronieniem interesów własnego kraju. Czyli jednak Ministerstwo Obrony Narodowej. Tym bardziej się cieszę, że się mogę tak do tego dołożyć. To zacznijmy od tego najbardziej jednak zapalnego punktu w tej chwili w Europie. W weekend na Ukrainie w Kijowie był szef polskiej dyplomacji, pański szef również, Jacek Czaputowicz. Mnie zainteresowało jedno zdanie. Po rozmowach z szefem ukraińskiej dyplomacji, padło takie stwierdzenie, że być może uda się coś zrobić wobec tego, co się stało na Morzu Azowskim. Poprawiłem się? Powiedziałem Morzu Azowskim. To jest tu jednak podwójna czujność. Nord Stream 2, że to przedsięwzięcie może zostać zatrzymane, ponieważ jest precedens. No, zwracam uwagę, jaka jest retoryka strony rosyjskiej, jak chodzi o wydarzenia na Morzu Azowskim wokół Cieśniny Kerczeńskiej. Tam wybudowano most kerczeński bez zgody władz ukraińskich. Błyskawicznie. Tak. I te działania zbrojne, które podjęła Federacja Rosyjska, w naszej opinii jednoznacznie łamiąc prawo międzynarodowe, działania, które nie mogą być zaakceptowane, w retoryce Federacji Rosyjskiej są uważane za ochronę infrastruktury strategicznej, czyli tego mostu. Jeżeli przenieść tą retorykę na to, co może stać się na Morzu Bałtyckim za kilka, może kilkanaście lat, to może okazać się, że ochroną infrastruktury krytycznej w rozumieniu rosyjskim będzie ochrona gazociągu Nord Stream 2. I w tym sensie uświadamianie tego, że sytuacja, która ma miejsce dzisiaj na Morzu Azowskim, może przenieść się na Morze Bałtyckie naszym zachodnim partnerom, jest bardzo ważne, bo jest pewnym naocznym przykładem tego, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej to nie są jakieś nasze historyczne fobie. To jest coś, co dzieje się tu i teraz. Jeżeli nie będzie jednoznacznej reakcji tu i teraz, no to będą bardzo poważne kłopoty. Wiadomo, że głównym przeciwnikiem zatrzymania Nord Stream 2 jest są Niemcy, właśnie bardziej przedsięwzięcie takie rządowe, bym powiedział, ale także w ramach CDU odzywają się głosy, że to nie jest dobry pomysł, żeby kontynuować ten, mówiąc brutalnie, deal polityczno-biznesowy z Rosją. Kanclerz Merkel jest w stanie się pod tym ugiąć. Czy pan w ogóle słyszy jakąkolwiek zmianę w stanowisku strony niemieckiej w tej sprawie? W warstwie oficjalnej niestety nie. Tam cały czas pobrzmiewa retoryka, że jest to przedsięwzięcie biznesowe, które nie do obrony, bo dla wszystkich innych poza Niemcami jest jasne, że to jest przedsięwzięcie o wymiarze politycznym. Natomiast rzeczywiście w łonie CDU, a szczególnie w rozmowach mniej oficjalnych, ale także pojawiają się takie głosy, wypowiedzi publiczne ze strony posłów, czy to CDU, czy to Zielonych, no to jest to frakcja wprost, która protestuje przeciwko budowie gazociągu Nord Stream. Coraz więcej to posłów niemieckich. To jest pański kolega, prawda? Manuel Sarrazin. Dokładnie tak. Tam jest poseł Sarrazin, który bardzo aktywnie przeciwdziała Nord Streamowi, ale i on jasno mówi, że dzisiaj stanowisko oficjalne niemieckie jest takie, że ta inwestycja ma być realizowana. Dzisiaj tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego, czy umiędzynarodowienie tej sprawy i uczynienie tej sprawy z osią pewnej dyskusji niemiecko-amerykańskiej, a nie tylko niemiecko-polskiej, czy to przyniesie swój skutek. My w tym upatrujemy szansę na to, żeby ta inwestycja została powstrzymana. Te ataki są także ze strony ostatnio najmniej spodziewanej, Amerykanie. Czy Polska ma problem z ambasador Georgettą Mosbacher? Bo długo nie jest tym szefem dyplomacji, a zdążyła już trochę zamieszać na naszej scenie polskiej. No to nie są ataki, to są jednak mimo wszystko takie drobnostki, bym powiedział. Niezręczności. Pani ambasador Mosbacher sama powiedziała w wywiadzie, że jest jej nieco głupio, że pojawiły się pewne błędy w tym liście. Nawiązywała do literówek. Myślę, że premier Morawiecki. Tak, myślę, że co do treści też można mieć pewne wątpliwości, ale nie warto naprawdę przejmować się jakimiś pojedynczymi tego rodzaju incydentami o charakterze protokolarnym. Chociaż pojawiły się także informacje, że ambasador próbowała lobbować się w kwestii ustawy o podatku na rzecz amerykańskich firm. No to już jest wyjście poza pewną rolę, jaką dyplomata państwa innego spełnia jako przedstawiciel swojego państwa w państwie drugim, tym, którym jest akredytowany.
ambasador zawsze trochę działa na granicy. No wiadomo, że reprezentuje kraj, chce to robić jak najlepiej. Szczególnie atasze dyplomatyczne do spraw na przykład wojskowych. Na przykład, tak. Natomiast dyplomaci, no chcąc działać skutecznie, czasami muszą poruszać się na granicy pewnego lobbingu w interesie własnego państwa, ale jednocześnie no, nie przekraczać tego, tych granic, jakie wyznacza im rola ambasadora. Nie przekroczyła. To jest oczywiście zawsze kwestia dyskusji. Ja chciałbym skupiać się na dobrych relacjach polsko-amerykańskich. Uważam, że jakikolwiek list, czy jakiekolwiek nawet kontrowersyjne wystąpienia czy zachowania pani ambasador Mosbacher nie przekładają się na to, że polsko-amerykańskie relacje są stałe, trwałe i bezpieczeństwo, które jest pewnym fundamentem, na którym współpracujemy, no, to jest również element, który w tej sprawie nie ma, że tak powiem, tego typu wydarzeń. Nie mają na to wpływu. Dobrze, na chwileczkę w takim razie do naszego poznańskiego świadka zajrzyjmy. Pan jest w Poznaniu dziś nieprzypadkowo, dlatego że spotykają się w Poznaniu dzisiaj wiceszefowie, tak, dyplomacji państw bałkańskich. Jak rozumiem, to ma być taka zapowiedź przyszłorocznego szczytu Bałkanów Zachodnich, czy jeszcze jest inny powód tego? Przygotowujemy ten szczyt przyszłoroczny, lipcowy Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Zaprosiłem wiceszefów dyplomacji państw Bałkanów Zachodnich. Przyjeżdża 9 delegacji międzynarodowych tutaj do Poznania, z czego 5 w randze wiceministra. Pozostałe delegacje, no na przykład Komisji Europejskiej, Niemiec, które są inicjatorem tego projektu, czy też Austrii, która ma prezydencję, przyjeżdżają, czy to w formule dyrektora departamentu, czy to urzędników zajmujących się tym procesem. Będzie okazja do tego, żeby po pierwsze podsumować moje konsultacje w krajach bałkańskich, które odbywałem w ostatnich tygodniach, zbierając oczekiwania, opinie, uwagi co do tego, jak powinniśmy zaplanować szczyt bałkański, bo uważamy, że skoro szczyt dotyczy państw Bałkanów Zachodnich, to ich oczekiwania są tutaj bardzo istotne. Po drugie, będzie to też okazja do tego, żeby w Poznaniu ze studentami podyskutować na tematy ważne dla Bałkanów. Będzie taka debata na kampusie jutro o godzinie 12 na kampusie UAM na Morasku, na którą serdecznie zapraszam. Myślę, że debata z udziałem 6 wiceministrów ze mną włącznie, to jest nie lada gratka i to jest coś, co w Poznaniu dawno nie miało miejsca. No nauka i wreszcie, dyplomacji w praktyce. Tak, tak staramy się również na to patrzeć. I wreszcie odwiedzimy targi poznańskie, czyli to miejsce, gdzie szczyt będzie się odbywał, po to, żeby móc po pierwsze rozmawiać z szefostwem targów, po drugie, żeby też wiceministrowie mogli na własne oczy się przekonać, że my jesteśmy tutaj infrastrukturalnie doskonale do tego szczytu przygotowani. Ja też tak myślę o tym w kontekście tego, co się dzieje w Radzie Miasta Poznania. Powołano specjalną komisję do spraw współpracy międzynarodowej Poznania, ale ona się przede wszystkim ma właśnie zająć szczytem państw Bałkanów, znaczy Bałkanów Zachodnich w Europie, bo to nie tylko państwa bałkańskie. Bardzo się tego cieszę z powołania tej komisji. Nie ukrywam, że namawiałem radnych do tego, że taka komisja, warto, żeby w Radzie Miasta powstała. Cieszę się, że to te moje argumenty wszyscy państwo znalazły zrozumienie. Dawni koledzy z Rady Miasta się zapisali do tej komisji na czele z profesorem Aleksandrowiczem, który będzie jej szefem. Prosiłem ich o to. Szefem chyba został już wybrany Mateusz Rozmiarek, jeśli dobrze pamiętam tej komisji. Mateusz Rozmiarek. Przemek Aleksandrowicz jest wiceszefem Rady Miasta, więc chyba nawet nie mógłby formalnie takiej funkcji. Coś mi się skrosowało, natomiast jest zapisany do końca. Absolwent stosunków międzynarodowych, tego samego kierunku, który ja kończyłem, doskonale poradzi sobie z tym, żeby na poziomie samorządowym również przyglądać się, jak miasto może się w ten szczyt włączyć. Bo wiesz pan, chodzi mi o to, na ile stosunki miasto rząd, a bywa różnie z tym, można zakopać ten topór i spotkać się właśnie przy tak ważnej sprawie, prestiżowej dla miasta zapewne. Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent miasta w tej sprawie nie działał ramię w ramię z polską dyplomacją, czy w tym przypadku ze mną reprezentującym w tej kwestii polską dyplomację. I jak na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby tak miało się dziać. Prezydent miasta zresztą dzisiaj będzie wspólnie na kolacji z wiceministrami potwierdził swoją obecność. Czyli ma pan dobre sygnały, jeśli chodzi o to, co w tej chwili miasto robi. Jak chodzi o tą sprawę, prezydent miasta w żaden sposób na razie nie zachowuje się tak, jakby chciał z tej sprawy czynić jakiś kontekst polityczny i bardzo dobrze, bo z tej sprawy nie wolno czynić kontekstu politycznego. Aha. Czy Bałkany Zachodnie to będzie jedyna taka aktywność na rzecz Poznania? Pan od samego początku zapowiadał, że będzie pan próbował zrobić z Poznania taką mini stolicę polskiej dyplomacji. Czy kolejne ma pan plany, ruchy, czy może już się coś dzieje w tej materii, bo no, siłą rzeczy Wielkopolan to interesuje. Oczywiście. No chociażby wzmocnienie rangi Instytutu Zachodniego, które zapowiadałem. Proszę zwrócić uwagę, że
Instytut Zachodni organizuje konferencje już nie tylko w Poznaniu, organizuje je również w Warszawie, na przykład konferencja na temat odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową, która odbija się szerokim echem, zorganizowana w Warszawie, ale też my jutro z wiceministrami spotykamy się w Instytucie Zachodnim, ponieważ uważam, że w tym miejscu powinny odbywać się ważne debaty, ważne dyskusje. Wielu poznaniaków nie wie, gdzie mieści się Instytut Zachodni. Czas to zmienić, czas, żeby o tej instytucji było głośno. Proszę i żeby Państwa, tam poznaniacy też... w Poznaniu. Ulica Mostowa 27 w Poznaniu, ja tam bywam często. Jestem na bieżąco w kontaktach z władzami Instytutu i wspieram Instytut. I mam nadzieję, że też Instytut będzie się rozwijał. Sądzę, że są na to duże szanse. Czyli tak jak bywa pan często w Instytucie Zachodnim, tak rozumiem, będzie pan jak najczęściej bywał także w stolicy polskiej dyplomacji, w Poznaniu. W małej stolicy polskiej dyplomacji. Taka jest nasza ambicja i tak myślę powoli się dzieje. A szczyt bałkański będzie tego najlepszym dowodem. Dobrze, panie ministrze, w takim razie życzę, żeby było mniej Ministerstwa Obrony Narodowej, więcej klasycznej dyplomacji. Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem naszej porannej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.